Cześć, Sianko, witajcie w tym bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Na Polskiej Wsi, już w 44 odcineczku, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca maja po 600 subskrypcji, więc tak, i więc zostawcie tego subika i napiszcie hashtag porządek. A ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po 200 osób. Brakuje nam, jak ja to nagrywam, 40 osób do 200, więc tak. I co będziemy w tym odcinku robić? A już wam mówię. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego hashtag porządek. Hashtag porządek z racji tego, że zrobiłem porządek na naszym podwórku, a wam zaraz to przedstawię, więc tak, czekajcie, dobra, ogarnięte, więc tak, co, tutaj nic nie robiłem, beczka stoi, jak stoi rozrzutnik, też tak samo stoi, prasa też stoi w tym samym miejscu, ale no po prostu nie miałem gdzie tego przestawić, więc postanowiłem, nie chcę, stoją te maszyny trzy tutaj. Kurnik tutaj, nie patrzcie na te nasiona, bo to trzeba tutaj, trzeba to wziąć. Muszę to postawić, więc tak, żeby tak nie stało na środku. Mercedes, nie wiem gdzie go postawić, więc postawiłem tego Mercedesa tutaj. Myślę, że to fajnie wygląda ten Mercedes, więc tak. Tutaj stoi Władzio, nasz kochany. Płatka też nie miałem gdzie postawić, więc postawiłem tutaj, beczka jest. Tutaj nic nie robiłem, tylko postawiłem dwukółkę tutaj, bo stała, jak pamiętacie, tam koło pryzmy obornika, więc tutaj postawiłem. Tu rozsiewacz, tu nic tutaj nie robiłem. Tu te maszyny stoją jak stoją, kultywator stoi, brony stoją tu. Po prostu te maszyny stoją tak jak od początku serii, ale się ich nie używa. Może je kiedyś jest sprzedamy, ale jak na razie stoją, niech stoją. Kasa nam i tak jest niepotrzebna, bo mamy kasę, więc tak. Tutaj stoi talerzówka, tu jak widzicie nowy nabytek na gospodarstwie, ale to pogadamy zaraz, więc tak, tu pług, nie ma pługu, gdzie jest pług, pewno się zastanawiacie, tu zgrabiarka stoi, tutaj nic nie przestawiałem, tu stoi talerzówka, tu postawiłem talerzówkę, jak sami pamiętacie, talerzówka stała koło silosu tego na kiszonkę, tu mamy Ursulinda naszego 912, myślę, że to fajnie, myślę, że ten Ursusik dał radę to podnieść talerzówkę, ale czy będziemy my nim talerzować, no to jeszcze nie wiem, więc tak, tu stoi pług. No tutaj postawiłem ten pług, żeby nam nie przeszkadzał. Tu stoi zestaw uprawowo-siewny. Postawiłem go jak na razie tutaj, jak będzie akcja kiszonki, no to się go wystawi. Ja tak samo jak tu przyczepę się postawi tutaj, nie wiem, na tej drodze i będzie stała, albo tutaj się postawi, tego już nie wiem, i stoi nasz fędzior ładnie umyty, tak jak ten pług też go umyłem, więc tak. Przyczepki też tutaj stoją ładnie postawione, no niestety jedno przyczepa nam, ta zielona, zostawia nasze BMW, ale jak na razie jeździmy Mercedesem, więc to BMW jest w ogóle nam niepotrzebne, więc tak, no chyba, że do miasta będziemy gdzieś jechać, ale to by się wystawi, więc tak, tutaj jak pamiętacie sami stoi nasz konwój, więc ta przyczepa niebieska niczego nie przeszkadza. Tu stoi nasz osprzęt, tu mamy Esioka, tu mamy 60 z turem i tu mamy motor, a tam postawiłem nasz rozrzutnik i kopaczkę. Więc tak, i teraz przechodzimy do naszego nabytku. Pewnie się zastanawiacie, czym ja to przywiozłem, jeśli tu stoi laweta, a nic nie ma podczepionego do czynnika. Otóż tak, przywiozłem to naszym traktorem Fendem, bo tak postanowiłem, że jakby mi przywieźli, no to by to wyszło drożej, więc mówię, samemu to przywiozę, wyjdzie mi trochę taniej, wiadomo, na paliwo jak to wydałem trochę, ale wyszło mi trochę taniej. Tak po
Po odliczeniu no to wyszło mi tak z 1000 zł taniej, więc 1000 zł jesteśmy na plus, więc tak. Więc możemy te 1000 zł no, na przykład kupić za tą jakąś nową maszynę, dołożyć do nowej maszyny, więc tak. Rozrzutnik też, ale zaraz pogadamy, jak będziemy ładować gnój o tym rozrzutniku, więc tak. Pierwsze co, wsiadamy do fenda. Odpalamy fędziarka, więc myślę, że to fajnie wygląda, więc tak. Tutaj mamy też tak, więc myślę, że to wszystko fajnie wygląda, więc co? Tutaj nie walniemy, nic nie walniemy. Cofamy, żeby tu zaraz dobrze było wjechać, no to te. Bo będzie trochę przypał, czekajcie. Dobra. Będzie zaraz przypał, tylko co sprawdzałem, więc tak. Dlatego nie słyszeliście dźwięków, więc tak. Kabel podłączamy, wałek podłączamy i żeby tu było dobrze zjechać. I wam zaraz pokażę ten cały zestaw, jak on się pięknie prezentuje, bo myślę, że patrzcie. Patrzcie widzowie, jak się ten fencer z tym rozrzutnikiem Forschmitta prezentuje. Myślę, że zestaw jest fajny. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie ten zestaw. Czy może być ten rozrzutnik, czy nie. Ale moim zdaniem może być ten rozrzutnik z racji tego, że on ma chyba ze 12 ton pojemności, z tego co się nie mylę. A ten nasz miał 3500 tony, więc 3 tony i 500 kilo ten rozrzutnik miał nasz i 4 metry rozrzutu, a ten chyba ma 10 metrów rozrzutu, z tego co się nie mylę, ale to jest już nowszy rozrzutnik, więc tak. I co? Otwieramy bramę. Ale wam powiem, że gardło mi trochę wysiadło przez to nagrywanie odcinków, ale no niestety trzeba nagrać dla was odcinki, więc tak. Co? Tutaj będziemy rozrzucać na tym polu obornik i tutaj będziemy rozrzucać, co w poprzednim odcinku tutaj przywoziliśmy ten obornik, więc mówię, tutaj będzie najlepiej, ale jak my tutaj się ustawimy, to jest problem, ale chyba się ustawimy, coś takiego będzie. Myślę, że ten, dobra. Dobra, coś takiego się ustawimy, myślę, że to nie, do przodu, dobra. I fędziora gasimy, fędzior zgaszony. Tutaj mamy, ale to się pięknie prezentuje ten rozrzutnik, tak. Tak się nie mogę na niego napatrzeć, że uhuhu. Myślę, że to fajnie wygląda, tutaj też. Tutaj, no fajnie, fajny ten rozrzutniczek, więc go sprawdzimy. Jak się spisuje w robocie, więc tak, co ja tak mam FPS-ów mało. Laguje mi trochę ta gra, widzowie, ale dobra. Gra mi trochę, nie powiem, że nie laguje, czekajcie. Tam jest dobrze. W stronę gospodarstwa mi trochę laguje ta gra, ale dobra. Ale się nie dziwię, bo trochę maszyn tutaj jest na tej gospodarstwie, na tym gospie. Więc tak, i trochę budynków też jest trochę lagujących, bo tutaj nie wszystkie budynki są z modhuba, w sumie prawie wszystkie oprócz obory, bo obora na krów jest z LS Portal, więc nie po, więc pewno ona nam laguje tą grę trochę, więc nie, więc tak. I co? I władkę będziemy ładować obornik, więc tak, no niestety nie mamy innego ciągnika do ładowania, więc władkiem musimy to ładować, trochę nam zajmie to ładowanie, ale tam pomijając ten fakt, że nie będziemy pożyczać już od kogoś jakiegoś ciągnika albo ładowarki, więc mówię, załadujemy to władkiem, tylko muszę dźwięki, dobra, chyba dźwięki są ok. I więc tak, mówię, że będziemy ładować władkiem, dobra, trochę nam to zajmie, ale dobra. I co, pewno się zastanawiacie, jak kupiłem ten rozrzutnik, to czy sprzedam te dwa nasze rozrzutniki? Otóż to, powiem wam tyle. Czekajcie, ja muszę tu tylko coś włączyć. Wskaźnik napełniania przyczepy, o to.
Wskaźnik wypełniania na przyczepy to wyłączona to na jedną, na dwie takie sekundy, dobra. Niech se to będzie coś takiego, więc tak, bo będziemy wiedzieć, ile się napełnia nam. Ile mamy na rozrzutniku, więc tak. Na czym ja skończyłem? Na tych rozrzutnikach chyba. Kupiłem ten rozrzutnik i pewno się zastanawiacie, czy sprzedam te dwa rozrzutniki. Powiem wam tyle. Czy sprzedam... No sprzedam te dwa rozrzutniki, ale kiedy, no to sam nie wiem, bo pewno jak przyjdzie mi sprzedawać wszystkie maszyny te małe, więc dopiero je sprzedam, bo takie jednej maszyny, no to mi się nie opłaca sprzedawać, bo kokosów tak z niej nie zarobię, więc tak jak sprzedam wszystkie maszyny, o to będę miał trochę pieniędzy w gotówce, więc tak, więc myślę, że sprzedam te dwie wszystkie maszyny, te małe i dopiero tam, więc tak. Ale to dopiero nie wiem, kiedy się wydarzy, więc tak. I tak, temat już jest zakończony. Rozrzutników, możemy zacząć nowy temat. Dlaczego ładuję władkiem, a nie 60? Otóż tak, widzowie, muszę wam się przyznać, że no niestety zepsułem pompę w 60 i dlatego mi ledwo co podnosi ten. Ledwo co mi podnosi na pusto tego tura. Pompa jest rozwalona, no niestety sam ją zepsułem, jak brałem belkę. Siana, to się mi zepsuła. Nie wiem dlaczego, ale no niestety będzie trzeba ją naprawić. Kupić nową tą pompę, wymienić po prostu, więc wymienimy i będzie chodzić jak ta lala. Więc tak. Więc i będziemy ładować 60, bo wiadomo, że czy którym lepiej traktorem, no to nie wiem sam, którym lepiej się ładuje, bo jeszcze nigdy 60 nie ładowaliśmy obornika, więc tak. I chyba to jest nasza pierwsza akcja na tej serii, gdzie ładujemy obornik z kupy na rozrzutnik, bo nigdy chyba takiej akcji jeszcze nie było. Albo może i była, nie wiem sam, możecie mi napisać w komentarzach, więc tak. I co, fajnie to wszystko wygląda, myślę, że będzie trzeba niedługo też kupić nowy ciągnik z turem, bo do tego rozrzutnika trochę musimy się namęczyć, żeby naładować tym władkiem, więc pewno na wiosnę będzie nowy ciągnik już kupiony z turem, ale jak, no to sam nie wiem. Sam nie wiem i... sam nie wiem po prostu, jaki bym tu widział ciągnik, więc tak. Więc możecie napisać, jaki byście wy widzieli na tej serii ciągnik. Napiszcie mi w komentarzach, bo może Case, może John Deere, może Nef Holland, może Case. Albo jakaś renóweczka, albo Klas, kto wie, nie wiem, nie wiem, albo Deutschwar, nie wiem. W sumie Deutschwar to też jest zielony i ten jak to, i John Deere, no to tak średnio kupować drugi ciągnik zielony. Pasowałby teraz nam kupić jakiś Nef Holland albo Klasa. W sumie Klas to też jest zielony, ale to... On ma lekko ten, ale jest jasniejszy jak to ten zielony, więc tak, co ja mówię. A dobra, nieważne. Tutaj też myślę, że ile jeszcze mamy do wypełnienia tej przyczepy? Mamy do wypełnienia jeszcze połowę, więc myślę, że... Więc gdybyśmy mieli ten większy ciągnik, tak. Pojemność tonę 200, no to już byśmy napełnili 6 razy i byśmy napełnili, a tak jak tym Władomircem, no to musimy tak 12 razy pomachać ten, podjeżdżać do tego rozrzutnika, bo ten bo te widły mają pojemności 600 kilo, więc trochę jest, ale i tak się dziwię, że na styk on podnosi tak naprawdę. Trochę zostaje, ale trochę na styk podnosi, ale no niestety
Władziu to jest Władziu, nasz kochany ciągnik. Więc tak, ale ten. Myślę, że tak. I co? Też widzowie, wam dziękuję za 500 subskrypcji na moim kanale. W sumie te 500 subskrypcji, no to tak naprawdę wbiliśmy już dawno. Ale wam dziękuję. Bo nigdy się nie spodziewałem, że wbijemy tak szybko te 500 subskrypcji na moim kanale. W sumie i co? Teraz lecimy po 600, potem po 700, potem 800, 900, 1000. Myślę, że na 1000 zrobimy jakiś specjal. Ale jaki to, nie wiem, bo na 10 tysięcy subskrypcji, ale to kiedy my wbijemy, o to będzie. To planuję zrobić pokaz stanowiska i live 12-godzinny. A na 1000, no to coś będzie. Na pewno coś będzie, coś wymyślę. Nie będzie to jakiś safe i modpack, bo to by było ten. Bo to by było tak średnio wydawać specjal save i modpacka, to musi być coś lepszego niż save i modpack, więc będę musiał coś pomyśleć, więc tak. Co? Fajnie to. Myślę, że to i tak fajnie to wygląda. Ile to? 70%, więc ładnie. Ale tak naprawdę przywieźliśmy chyba tu 30 ton na to pole, ale to zaraz szybko ten minie. Ile my tak w ogóle ładujemy? My trochę tego obornika naładujemy. Więc co? Dobra widzowie, to już jak to? My trochę tego obornika już ładujemy. To trzeba już zacząć rozrzucać, bo ten odcinek nam wyjdzie 20, ponad 20 minut, a tego nie chcę wam robić, bo teraz są niedługo wakacje, więc po prostu nie będziecie mieli czasu na to oglądanie, więc się będę starał takie poniżej 20 minut robić te odcineczki, więc tak. Ile tak w ogóle my mamy? Chyba 10 metrów rozrzucania ma ten opornik, więc ten rozrzutniczek, ale trzeba go będzie sprawdzić, więc tak. O, no i dobra, rozrzucamy, więc tak, teraz możemy pogadać o tym rozrzutniku. Ile daliśmy, gdzie kupiłem, ile co. Więc tak, pierwsze co, za ten rozrzutnik dałem 20 tysięcy, więc tak, czy to jest mało, czy to dużo, no nie jest to na pewno na naszych, nie jest to mało a na nasze gospodarstwo, bo no trochę musimy się napracować na te 20 tysięcy, żeby było, ale czy to jest mało za taki rozrzutnik, no to nie jest mało na taki rozrzutnik, bo trochę ma metrów rozrzucania 10, ładowności ma 12 ton, więc tak, myślę, że ten rozrzutnik się spisze na kilka parę sezonów na tej serii, bo nie chciałbym wymieniać za sezon rozrzutnika, bo ten rozrzutnik jest naprawdę dobry, jak dla mnie, więc tak. A gdzie ten rozrzutnik kupiłem? Pewno się zastanawiacie. Kupiłem go 100 km od domu, więc to nie jest jakoś daleko, ale traktorem, jak sami widzicie, no to jest trochę z tych kilometrów traktorem. Ale znowu tego w tym farmingu, nie w tej aktualizacji nie poprawili tego tekstury obornika, ale dobra, po ściernisku zbóż oczywiście, bo po teksturze rzepaku no to działa dobrze tekstura obornika, tylko po zbożach trochę tak średnio, ale naprawdę wszystko jest ok, ale tak widzę, no to trochę spadki FPS-ów mam na tej serii, nie wiem o co chodzi tak naprawdę, ale dobra, to będę myślał o tym po odcinku, dlaczego mam takie spadki FPS-ów, ale no niestety. Więc tak, co? Obornik szybciej się rozrzuca niż się ładuje, ale dobra.
ale spokojnie, już na wiosnę będziemy ładować szybciej ten obornik, bo zapewne będzie nowy ciągnik na tej serii, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądać, będzie się chciało od nowa grać na tej serii. Myślę, że to wszystko będzie fajnie, więc tak. I możecie napisać też. Więc tak. I co? Myślę, że to jest fajnie, więc co? My skończyliśmy rozrzucać obornik. Ja nie zaczynam kolejnego ładowania, bo to nie ma sensu, bo to za długo by trwało, więc co? Ja się z wami w tym odcinku żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku już za 2 dni. I co? Na razie. Cześć.